Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Panie Ministrze, przyjęte ponad 20 lat temu regulacje prawne, a usankcjonowane ustawą z dnia 5 lipca 1990 roku prawo o zgromadzeniach wymagają po tak długim okresie obowiązywania dostosowania do nowych zjawisk, których ustawodawca na początku transformacji ustrojowej nie był w stanie do końca przewidzieć. Nie zawsze jednak są to zjawiska pozytywne, ugruntowujące ład i porządek demokratyczny. Niemniej ustawodawca winien odnieść się do każdej z możliwych sytuacji, nawet zakładając rozwiązania hipotetyczne, tak aby w miarę możliwości ustrzec się ewentualnych luk w obowiązującym prawie. Nie może także zniknąć ustawodawcy z pola widzenia problem poszanowania wolności, swobód i praw obywatelskich, które każdemu z nas gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Panie i panowie posłowie, oceniając pilną potrzebę dokonania zmian w obowiązującej obecnie materii, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej skierował w dniu 24 listopada 2011 roku stosowny projekt zmian, a Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych wspólnie z Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka na wspólnym posiedzeniu dokonały wielogodzinnego wysłuchania publicznego. Różnorodność uwag i postulatów w dużej mierze przyczyniła się do wypracowania wspólnego stanowiska obu komisji, co zaowocowało sprawozdaniem przyjętym w dniu 23 maja 2012 roku. Z uwagi na ograniczony czas wystąpienia pozwolę sobie zaprezentować najistotniejsze aspekty zmian. Uregulowana została kwestia osób posiadających przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne narzędzia lub materiały. Te osoby absolutnie nie będą mogły uczestniczyć w zgromadzeniach. Reguluje to nowelizowany przepis artykułu 3 ustęp 2. Usankcjonowana została także sytuacja ograniczenia dwóch lub więcej zgromadzeń w tym samym miejscu, czasie lub na tych samych trasach przemarszu. Brzmienie artykułu 9 ustęp 1 sankcjonuje problem wydawania decyzji administracyjnych, trybu i sposobu podawania ich do publicznej wiadomości, a także trybu odwołania od tych decyzji. Wprowadzono także obowiązki ciążące na przewodniczącym zgromadzenia oraz uprawnienia organów gmin. Nowe przepisy wprowadzają i sankcjonują instytucję rozwiązania zgromadzenia przez przedstawiciela organu gminy. W przedłożonym sprawozdaniu przewiduje się wprowadzenie przepisów karnych, gdyż w przeciwnym wypadku zmiany miałyby charakter stricte blankietowy. Wysoki Sejmie, głęboka analiza tej materii pozwala przyjąć i założyć słuszny cel i kierunek rozwiązań, a zatem Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego opowie się za przyjęciem sprawozdania. Dziękuję bardzo.